Cześć, tutaj Maciej Biner. Chciałem Wam pokazać taką niedzielę naszą wycieczkę do miejscowości nieopodal położonej od Szongał, Kawbojren, to jest jakieś 25 km. Zobaczycie, jak wygląda tutaj życie niedzielne we wioskach, jaka jest w ogóle droga. Pokażę Wam kawałek tej drogi, takiej wąziutkiej do Kawbojren. Możemy tutaj pokazać ją. Tak, góreczki, pogoda średnia. Ale piękne lasy. Także zapraszam do obejrzenia. Jak obiecałem, pokażę Wam ścieżkę do Kawbojren. Jak tutaj wygląda. Jedziemy taką drogą bardzo krętą. Ze strumieniami i górkami. O dużym nachyleniu. Tutaj w tyle słychać odgłos 12-cylindrowego silnika w Ferrari. To zawsze 11%, to nie każdy kierowca wie, nie? No ja wiem. Zobacz, ktoś nie wie, proszę pisać komentarze. Jest ciężko. Tutaj wale składają sobie nie. Wszystko polskie filmy realizują takie testy. Jedna duża polska firma, która realizuje właśnie wycinki drzew. Mają zasięg 100 aż po Austrii, bardzo duże. Podkarpackiego, nie pamiętam co to. Ona sponsorowała na stronę. Opowiem Wam o tym, jak zakończyły się nasze montaże. Tak, był przyjazd monterów z Polski, przyjazd z oknami i założyliśmy tak, okna w 5 różnych mieszkaniach. Klienci wydają się być zadowoleni, o tym mówią, się cieszą, biorą wizytówki. Też próbuję robić tego na tej bazie już reklamować nasze usługi i mam teraz taką rzecz, że mogę pokazać, gdzie ewentualnie zainteresowanym, jak umontowaliśmy okna, gdzie one są, to mój rynek faktycznie na granicę się doszukał, a więc jeżeli powiem każdemu ulicę i numer, to po prostu odnajdzie i zobaczy. Ewentualnie się popyta ludzi, uprzejmi, pewnie informacje udzielą, kto im te okna montował. Tak, pierwszy montaż zakończony, z dużym upowodzeniem. W tej chwili przygotowuje się do zbierania kolejnych zamówień na kolejny raz, kiedy przyjadą monterzy. Okien musi się zbierać tak mniej więcej 20-20 kilka, żeby po prostu transport się opłacał, bo okna jadą aż z Polski 1300 km, a więc cały czas jesteśmy aktywni, szukamy miejsc, gdzie są okna do wymiany i wrzucamy wizytówki, rozmawiamy z ludźmi, dajemy czadę po prostu z tą reklamą. I zobaczymy. Na razie mam takich 3 potencjalnych klientów, gdzie już mierzyliśmy okna, gdzie już prawdopodobnie dojdzie do zamówienia. Mam już dane takie propozycje cenowe. Zobaczymy, co z tego będzie. Obserwujcie, komentujcie i do usłyszenia. Ciao, Kawbojren Maciej Biner. No i opuszczamy Kawbojren. Nasza niedzielna wycieczka
zwiedzanie tego miasta dobiega końca. Idziemy w kierunku Sząta. Tam uzgodnimy, czy jakieś pizzy, czy kawie, dalsze plany na najbliższe tydzień. To na razie. A wy sobie popatrzcie, jak wygląda wyjazd z Sząta. Właśnie. Rzeka, tak ludzie tutaj wyglądają w weekendy. Kobietom twardy dla nich, bądź jak beton. Zapuść wąsy, w tyłu grzywę, kwiataku.